Może. Schronisko na Przechybie, jedna z najbardziej popularnych baz turystycznych dla sympatyków turystyki górskiej z Nowego Sącza i praktycznie z całej Polski. Od jak dawna jest pan kierownikiem tego ośrodka? No więc kierownikiem schroniska na Przechybie jestem już od 19 lat. No jest to szmat czasu spędzony w górach, w górskim schronisku. No, przez ten czas przeszły przez nasze schronisko olbrzymie rzesze turystów, nie tylko z Sącza. No i wielu z nich pokochało turystykę i często nas odwiedza. Przychodzili, jak byli bardzo mali, a teraz już przychodzą z własnymi niektórzy dziećmi. Także jest to taka ciekawa działalność wysoko w górach. Funkcjonowanie schroniska przerwał pożar. Jest to makieta schroniska PTTK na Przechybie, schroniska, w którym gospodarowałem przez ostatnie 15 lat. Niestety w oryginale to schronisko położone na Przechybie w Beskidzie Sądeckim przestało istnieć. Zniszczyły go płomienie olbrzymiego pożaru, jaki miał miejsce w dniu 17 grudnia 1991 roku. Pożar, jaki miał miejsce w grudniu ubiegłego roku, zniszczył ten obiekt, zresztą położony na wspaniałym głównym szlaku beskidzkim prowadzącym poprzez teren Beskidu Sądeckiego pasma Radziejowej. Do naszego schroniska można było dochodzić z wielu miejscowości położonych zarówno w Dolinie Popradu, jak i w Dolinie Dunajca. No niestety wszyscy żałujemy, że tak się stało, ale w ostatnim okresie czasu już zostały podjęte niezbędne decyzje zmierzające do odbudowy tegoż schroniska. Czy po tym pożarze nie miał pan ochoty zupełnie zrezygnować z tej pracy i po prostu przenieść się w inne miejsce? No było to jedno chyba z najbardziej dramatycznych wydarzeń w moim życiu, kiedy spłonęło właśnie to schronisko na Przechybie, do którego człowiek włożył całe serce, bo w tym momencie, kiedy był pożar, byłem prawie że 18 lat, już prowadziłem to schronisko. No i niestety tak się stało, że spłonęło. I po tym pożarze miałem w pewnym momencie chęci zejścia na dół, pomimo tego, że człowiek się związał uczuciowo z tym obiektem i tak dalej. Ale jednak no całe rzesze turystów, którzy później po pożarze do mnie dzwonili, później pisali, no jakoś tak mnie podbudowali duchowo, że człowiek pozostał w dalszym ciągu na tej górze i teraz dźwiga ten
nowy ciężar, nowy balast obowiązków, które związane są zarówno z eksploatacją obiektów, no jak również w pewnym sensie dopilnowaniem części odbudowy tego obiektu, który uległ wtedy spaleniu. No właśnie, schronisko się odbudowuje. Kto dba, myślę tutaj o stronie finansowej, o to, żeby ono jak najszybciej zaczęło funkcjonować? Inwestorem początkowo był Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK w Nowym Sączu. Zresztą, to znaczy początkowo, dlaczego tak mówię? Dlatego, że w międzyczasie zawiązała się spółka z udziałem zarządu głównego, zarządu oddziałów i Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej w Nowym Sączu. I w tej chwili ta spółka, która nosi nazwę oficjalną Schroniska Górskie i Hotele w Karpatach, a więc ona w tej chwili inwestuje, jest głównym inwestorem tego odbudowywanego obiektu. Jaki jest przewidywany termin oddania już po remoncie do użytku? Więc no, my byśmy wszyscy chcieli, i turyści, no i pracownicy, chcielibyśmy, żeby to schronisko jak najszybciej było oddane. Były nawet pewne przymiarki do okresu zimy, uruchomienie przynajmniej parteru przed zimą. No, trudno jest w tej chwili powiedzieć dokładnie, czy to aż tak, czy nastąpi to w takim terminie, dlatego że związane to jest wszystko ze środkami, ale przypuszczam, że na pewno przyszły sezon letni już będzie na przyszły sezon letni będzie funkcjonowało schronisko odbudowane, no i ta istniejąca jaśkówka, także wtedy będziemy dysponować łączną ilością około aż 100 miejsc noclegowych, a więc będzie to jedna z większych baz noclegowych w Beskidach. Jakby pan zachęcił mieszkańców Nowego Sącza, którzy bardzo często spędzają swój wolny czas w domach, nie ruszając się w ogóle poza miasto, do przyjścia tutaj i wypoczywania w górach na świeżym powietrzu? No, zachęcać, piękne słowo, ale ja uważam, że każdy jeden z nas, który w tej chwili w okresie wakacji nigdzie daleko się nie wybrał poza teren Sącza, winien spakować sobie plecaczek i dla podniesienia własnej, nawet tężyzny fizycznej, wybrać się troszeczkę w góry, podziwiać wspaniałe, naprawdę przepiękne widoki, jakie rozlegają się z terenu Beskidu Sądeckiego. Ponadto wędrując do nas, można natknąć się na przepiękne okazy grzybów, które w tej chwili zaczynają się coraz mocniej pokazywać. No i po drodze całe polany zasiane borówkami, czyli inaczej mówiąc czarną jagodą. Także dla relaksu, dla rozluźnienia się, dla tego psychicznego odpoczynku warto poobcować przynajmniej przez parę dni czy przez parę godzin z przepiękną przyrodą Beskidu Sądeckiego. Thank you.